jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Marty Renty po niestety przegranym pojedynku na gali Fame 16. Koszulka pokazuje, że ta walka była naprawdę ciężka. Wiesz co, ja ogólnie 2 tygodnie temu miałam kontuzję taką, że z Martą Linkiewicz się zderzyłam na treningu i tutaj mi medycy powiedzieli, że moja żyła jest do przepalenia, bo jest po prostu naruszona, nie wiem, nie jestem lekarzem, ale ogólnie jest coś takiego, że trochę dostałam i już miałam taką farbę, że wiesz, że wszędzie czułam krew i w gardle nawet. Przez to ciężko mi się oddychało. Ale to mogło w jakiś sposób, nie wiem, wpłynąć na dzisiejszy pojedynek? No tak, jak leżałam i się dusiłam krwią, no to na dzisiejszy pojedynek w sensie, okej. Nie mogłam jej sobie ściągnąć, dodatkowo mam kontuzję stopy i palca, a kopałam tą nogą cały czas. No i też pękła mi okostna tutaj przy przygotowaniach, więc też przez miesiąc nie mogłam pięści. Nawet teraz mogę tak zacisnąć, że widzisz, że mi tu wystaje dalej kostka. Że nie mogę schować pięści. Więc dużo tych kontuzji tam się narobiło. Okej, pytanie tylko, czy kontuzje, czy coś jeszcze zaważyło o tym, że ten pojedynek dzisiaj jest przegrany? Jest też silniejsza. Co mogłam zrobić? No, mogło się to nie skończyć w parterze, to by były 3 rundy pewnie na decyzję. Co tam jeszcze się działo? Ale w czasie pojedynku czułaś, że ten pojedynek przegrywasz? Nie, w pierwszej rundzie czułam, że wygrałam rundę. A jak było? A jak narażnik mówił? Że dobrze jest. Okej. No nie chcę, ja nie chcę też wyforować werdyktów. Ja też nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że dobra, miałam bardzo rundę pierwszą, no. No ale już mówisz, ta farba poszła i już ciężko było. Wiki, lotna na nogach, dużo pracowała tym lewym ciosem, ale chyba spodziewałaś się, że ona będzie tak walczyła, czy jak, w czymś zaskoczyła cię twoja przeciwniczka w tym pojedynku? Siłą ciosu może? Taką dynamiką? No. Siła fizyczna, tak? To mogło tak, być? Tak, siła bardzo silna, no. Nie, myślałem, że... Chodź. Tak, szybkie pytanko. O, się pyta, czym się zaskoczyłam. Mówię, że jesteś bardzo silna. Ale nie jestem zaskoczona. Nie jesteś? Nie, bo ja wiedziałam, że jesteś silna. A, to myślałam, że ogólnie... Nie zaskoczyłaś mnie, ja wiedziałam, że jesteś silna. Trener mi też mówił. Głupi, no jakby widzimy, a właśnie, nie? Ty wyglądasz mi w ogóle na 55 kilo. Nie wiem, czy to dla ciebie obraza, czy nie, ale... Wiem, ja wyglądam na bardzo, bardzo małą dziewczynę, no. Tak, nie wiem, gdzie ty to masz, chyba w kościach. Nie naprawdę, wiem. Może faktycznie jestem gen ciężkich, grubych kości, bo jesteś naprawdę drobna, moim zdaniem. Zaskoczyłaś mnie... Te kopnięcia były naprawdę mocne, w sensie tak, te na brzuch, zwłaszcza fronty. Trenuj, bo naprawdę jeszcze, jak widziałam te fronty na twarz, to trochę się obstrałam na Instastory. Ja tak ale weszło, wyszedł ci tu H1, pamiętasz? Czułam też go. A nie jakoś mocno czułam, bo to jednak ciężko. No. Ja cię raz kopnęłam tylko tutaj. Ja nie umiem kopać w ogóle. Może kopnąć, nie pamiętam. Raz kopnęłam, ale nie umiem kopać. A ja odwrotnie. Ja ale dziwiłam się, czemu ja nie poszłaś parter. Bo ja nie czuję wcale tak parteru. Jest tylko taka obróbka była, że ludzie myślą, że ja parterowiec, bo dużo trenowałam, a tak naprawdę no to ja wcale tak nie czuję się w parterze. Ja się najbardziej czuję właśnie w K1, wiesz, nogi. To może następna walka w K1, po prostu. Może. Szukamy tak, przeciwniczki, no, proszę się spiąć do Martiny, chociaż ona słyszała, nie czuje się w dramach, ale jak chcecie być w Fejmie, to musicie się do niej spiąć i zawalczycie w K1. Ale mimo wszystko naprawdę super walka, szczerze. No, mówili, że fajne. Ale trochę się ciebie bałam. Ja miałam takie, czułam te ciosy, czułam te kopnięcia i miałam takie, raz mnie przydusiło. No. Przydusiło tu i mówię sobie, ja pierdzielę, przecież to jest w ogóle 100 razy trudniejszy pojedynek niż ten z Laluną. No, i miałam takie, w co ja się wrąbałam. Ja na przykład miałam takie coś, że byłam tak świadoma, bo ja bardzo dużo mentala przerobiłam. Właśnie, i ja byłam nic. Tak, no bo ty też... Żaden psycholog, a... Widzisz, każdy ma inaczej, nie? No. Ja na przykład potrzebowałam i jak wyszłam i ty mnie raz jebnaś, to tak sobie, to już oczy kurwa do sufitu i tak... Chyba jaka silna, ja pierdolę. No, ale trochę cię nakręcili tym właśnie, że jestem silna prawdopodobnie. W sensie wszyscy ci pewnie mówili to i siedziałeś to w głowie. Ja ogólnie też miałam nie tyle co tak, ale ogólnie też miałam problem z tym, że ponieważ przegrałam 2 pierwsze walki, o tym nie mówiłam, to tak nie mogłam w siebie uwierzyć, nie? Ale ja na przykład w ciebie wierzę i wierzę, że wygrasz następny pojedynek. Jak nie czujesz się w parterze, idź w K1, bo naprawdę było super. No.
Mogę cię przytulić. Miło się tego słucha. Wiki, gratuluję. Dziękuję kapitalny bardzo. Dziewczyny pojedynek, no i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. Zaraz na pewno o tym szerzej poopowiadamy. Dziękuję bardzo. Co, mogę sobie iść? Nie. Jeszcze dosłownie puśćcie sekundka. Mnie już. Mega to wygląda. Naprawdę to pokazuje, że na galach freakowych również jest ta sportowa cecha, jest ta sportowa... A potem nikt nie chce z nami wywiadów robić, bo jesteśmy za miłe. Czasami tak jest, że te kontrowersje robią, wiesz, dymy, zasięgi. Ale ja nie mam motywu, ja lubię takie czasami dla odmurzenia obejrzeć. Martin, no to jakie plany? Jakie plany? Czy ty jesteś w stanie na gorąco? Ja mam prosekę w samochodzie, jak ja mogę mieć plany, no? Czekam, aż mi dasz spokój, pójdę się napić, no co mam ci powiedzieć, no? Ale jeszcze zobaczymy cię w oktagonie na pewno. Się tak nie rozpędzaj, dobrze? Obiecałem krótko, jest trochę dłużej, Martin nie zatrzymuje. Gratuluję postawy, serca do walki. Dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy cię na kolejnych galach. Dziękuję. Cześć! It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in investments. Szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to choose XTB. You decide what you want to invest zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. SafetyPL. Jesteśmy bezpieczni.